poświęcenie wielkanocnych pokarmów, degustacja tradycyjnych świątecznych dań, artystyczna prezentacja ludowych zwyczajów i przepięknych koszy wielkanocnych z każdego zakątka regionu sandomierskiego. Tak w wielkim skrócie wyglądało jubileuszowe spotkanie przy wielkanocnym stole, które odbyło się już po raz 20 na sandomierskim zamku. Coroczne spotkanie organizowane jest tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Jak wyjaśniają organizatorzy, zamysłem spotkań jest przede wszystkim popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami Wielkiego Tygodnia oraz świąt wielkanocnych, które tym razem w sposób bardzo widowiskowy i aktorski zaprezentowali przedstawiciele gminy Klimontów. Swój świąteczny spektakl przygotowali bardzo sumiennie pod okiem instruktorów z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. Oprócz artystycznych emocji nie zabrakło podczas minionego spotkania również szczerych życzeń świątecznych. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo jak co roku zaproszenie na to dzisiejsze śniadanie wielkanocne w tym wyjątkowym miejscu. Dziękuję bardzo, że każda gmina jest tutaj ze swoją delegacją. Myślę, że jest to wyjątkowy dzień już od 20 lat, gdzie potrafimy w tym dniu tutaj być razem. Czujemy też tą potrzebę, aby w tym tutaj się spotykać. Dziękuję Wam bardzo za przybycie, za to, że jesteście tutaj. Dzisiaj gmina Klimontów tutaj jakby dowodzi i cały tutaj program artystyczny, zgodnie z tym się będzie rozumiał. Będzie pragnę złożyć Wam wszystkim, aby święta, przede wszystkim zdrowia i spokoju. Aby te święta były dla Was, dla Waszych rodzin czasem spokoju, uśmiechu i radości. Życzę też, aby, myślę, że do świąt jest tydzień, aby też te nastroje wśród nauczycieli, aby też było to zrozumienie, aby wszyscy na te święta, wszystkie grupy zawodowe, łącznie z nauczycielami i innymi grupami społecznymi, również usiadły w spokoju. Warto o tym wspomnieć, myślę, również w tym miejscu. Wszystkiego dobrego dla Was na te święta. Aby działo się dobrze w Waszych domach. Dziękuję jeszcze raz za to, że dzisiaj tutaj jesteście raz. Szanowni Państwo, pragnę złożyć Wam bardzo serdeczne życzenia zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy, takich pełnych rodzinnego ciepła i wspaniałych rodzinnych spotkań. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Chciałbym przyłączyć się do tych życzeń, które tu moi przedmówcy przekazywali. Również życzyć Państwu dobrych, spokojnych, dobrego świąt, dobrego wypoczynku, godnego przeżycia tych świąt wielkanocnych. Wszystkiego najlepszego. Tradycyjnie z okazji śniadania wielkanocnego na Zamku Królewskim w Sandomierzu zgromadzili się przedstawiciele wszystkich samorządów gminnych z regionu, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, samorządowcy i przedstawiciele władz województwa. Gospodarzem tegorocznego spotkania byli dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Dominik Płaza wspólnie ze starostą sandomierskim Marcinem Piwnikiem i burmistrzem Sandomierza Marcinem Marcem.